dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Słowacji, do Bardejowa Zdrój. Po słowacku Bardejowskie Kupele. Jest to uzdrowisko w powiecie Bardejów w kraju preszowskim. Wchodzi w skład miasta Bardejów i jest położone kilka kilometrów na północ od jego centrum. Jest usytuowane u podnóża masywu Magury. Pierwsza wzmianka o bardejowskich źródłach pochodzi z 1247 roku. W dokumencie tym, którego kopia znajduje się w bardejowskim archiwum powiatowym, król Bela IV rozstrzyga spory zaistniałe między niemieckimi osadnikami z Preszowa a bardejowskimi cystersami. Z roku 1505 mamy informację, że za kąpiel w źródłach pobierane były opłaty, co może świadczyć o tym, iż istniały tam już wówczas jakieś urządzenia kąpielowe. W końcu XVII wieku miasto wybudowało przy źródłach gospodę. W następnym stuleciu uzdrowisko posiadało już łazienki kąpielowe z metalowymi wannami i było odwiedzane przez prawie cały rok. Najczęstszymi gośćmi oprócz bardejowskich mieszczan była polska i węgierska szlachta. Uzdrowisko słynęło z odwiedzin wysoko urodzonych gości, takich jak chociażby książę Adam Czartoryski i hrabia Ignacy Potocki. W 1783 roku przebywał w nim austriacki cesarz Józef II. W 1809 roku kurowała się tu córka cesarza Austrii Franciszka II, Maria Ludwika, późniejsza druga żona cesarza Napoleona Bonaparte. W 1821 roku zatrzymał się tutaj na kurację rosyjski car Aleksander I. W miesiącach letnich kompozytor Bela Keller często przebywał w uzdrowisku. Od 1850 roku do śmierci, do 1882 roku, posiadał tutaj dom. W 1887 roku Michał Zieleniewski tak opisywał bardejowski zdrój. Zakład zdrojowo-kąpielowy, o 3 km od miasteczka odległy. W 1795 roku założony. Dawniej licznie przez Polaków odwiedzany, a wielkimi względami księcia Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich, mających tu swą własną willę, przez długi czas hojnie zaszczycany. Tutaj zakład ma 7 zdrojów szczawy alkaliczno-żelazistej. Z tych 3 służą do wewnętrznego użycia na miejscu. Jeden zdrój, tak zwane źródło Kellera, wyłącznie do rozsyłki. Resztę zaś zdrojów do użytku kąpielowego obrócono. Dostatek pomieszczeń dla gości potrzebę pościągający. W licznych domach i willach będących własnością węgierskiej arystokracji, tworzących 3 główne ulice w samym zakładzie, dochodzących do ogólnego placu, czyli do głównej promenady. Jego urządzenia balneotechniczne przestarzałe i zaniedbane. W lipcu 1895 roku przez 3 tygodnie przebywała tu również Elżbieta Bawarska, żona cesarza Franciszka Józefa. Była bardzo zadowolona z pobytu i kuracji. Z wdzięczności ofiarowała miejscowemu proboszczowi pierścień, który do dziś eksponowany jest w ratuszu. Jej pobyt upamiętnia powstały w 1903 roku, 5 lat po śmierci Elżbiety, brązowy pomnik cesarzowej, znajdujący się przed domem leczniczym Elżbieta. W 1913 roku w uzdrowisku było około 1600 pokojów gościnnych. Kompletne wyposażenie lecznicze, bogata oferta kulturalna, pijalnie wód, korty tenisowe i punkt informacji w Budapeszcie. Wybuch I wojny światowej w środku sezonu spowodował panikę wśród gości. W ciągu 4 dni uzdrowisko opustoszało. W czasie wojny na terenie uzdrowiska stacjonowało wojsko austriacko-węgierskie.
I dopiero w 1929 roku dr Mikołaj Atlasz wprowadził ofertę inhalacji. A w 1930 roku duża spółka podpisała z miastem umowę najmu na 30 lat, co zaowocowało m.in. umieszczeniem w przestrzeni uzdrowiska 18-wiecznej prawosławnej cerkwi drewnianej ze wsi Mikulaszowa oraz wybudowaniem amfiteatru na 2000 miejsc. Obecnie uzdrowisko posiada dwa źródła wód mineralnych, stale dostępne w Parku Zdrojowym, oraz dalszych 8 źródeł wykorzystywanych w zespole leczniczo-balneologicznym i ogólnodostępnej pijalni wód mineralnych. Leczy się tu głównie choroby przewodu pokarmowego i przemiany materii. W uzdrowisku znajduje się obecnie 29 budynków sanatoryjnych i dwa ogólnodostępne hotele Mier i Mineral oraz szereg budowli zaplecza usługowego i kulturalnego. Funkcjonują dwa baseny kąpielowe i korty tenisowe. Wśród budowli znajduje się szeroko dawniej znany hotel Astoria. Na terenie uzdrowiska znajduje się także Muzeum Architektury Ludowej Skansen regionu Szarysz, będące oddziałem Muzeum Szaryjskiego w Bardejowie.
Dobre moje koblata. Dzisiaj mamy takie szaszłyczki drobiowe, grzybki i jesteśmy w bordejowskich kupelach. Bordejowskie kupelne dni. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.